You've got a way that turns me upside down. Mam na imię Klaudia, mam 23 lata i za niecały rok biorę ślub. Na co dzień jestem instruktorką w klubie sportowym w Radomiu, jak również zawodniczką judo. Startuję na zawodach. Ostatnio startowałam na Mistrzostwach Europy, gdzie z moim partnerem zdobyliśmy trzecie miejsce. Judo to bardzo szlachetna walka, walka, która na początku toczy się o uchwyt i polega na tym, żeby rzucić przeciwnika na plecy. Jeśli nam się nie uda na całe plecy, można przejść do trzymania, dźwigni lub duszenia i wtedy deklasować przeciwnika. Do salonu Izabeli Nachowskiej przyszłam z mamą. Mama to anioł. Jest bardzo dobrą osobą, bardzo kochaną, ciepłą. Uważam, że moja mama jest osobą, która najlepiej mi doradzi. Zawsze wiedziałam, że jak będę wybierać sukienkę, to tylko z moją mamą. Opowiedz, jak mnie widzisz w sukience? Syrenkę czy księżniczka? Księżniczka. Księżniczka, ale co z pazurem bym chciała. Moja wymarzona sukienka to na pewno w kolorze białym, niezbyt strojna. No ja wolę na pewno sukienki skromniejsze, mama tutaj... Bardziej bogatsze, żeby to naprawdę było tak. To prawda. To coś. Ale na pewno obydwie dojdziemy do złotego środka i coś fajnego znajdziemy. Dzień dobry! Cześć! Klaudia! Hej! Dzień dobry, Jola! Witam! Rozumiem, że z mamą przyszłaś. Tak, jak najbardziej, to moja mama. O, Klaudia podobna do mamy, jak dwie krople wody. Dziękuję. Słuchajcie dziewczyny, powiedzcie mi, kto w tym waszym duecie rządzi? No mamusia rządzi, moja mamusia rządzi! I tobie tak, wiesz, dorosłej kobiecie z łatwością przychodzi to? No jeszcze tak, ale jest moim dobrym doradcą, także dobrze mnie prowadzi. No dobrze, mama rządzi. A kto będzie płacił za suknię ślubną? No, chyba ten, kto rządzi, prawda? Jest pani na to gotowa? Tak. I szczęśliwa tak naprawdę, że wybieram oczywiście dzisiaj suknię. Oczywiście. No dobra, moje drogie, to ja was teraz serdecznie zapraszam do siebie. Mama zacznie od chwili relaksu, kawka dla pani, a ciebie, Klaudia, porwę na rozmowę. Bez mamy. Zapraszam. Jestem gotowa. Dziękuję. Klaudia, ja słyszałam, że ty tak naprawdę, można powiedzieć, zawodowo zajmujesz się sportem. Tak, tak, dokładnie. No ja trenuję judo od wielu, wielu lat. Jesteś taka malutka, taka piękna i po prostu rozumiem sztuki walki po prostu. No tak, no. Co cię w tym urzekło? Dlaczego zaczęłaś trenować judo? To znaczy, może tak od początku powiem, ja w ogóle jak byłam malutka tańczyłam. Rozumiem. Tak, tak, tańczyłam, ale no, kiedyś tam się to skończyło. No i właśnie moi rodzice trenowali judo i zaprowadzili mnie na matę. Zawsze ten taniec był pierwszy, dlatego ja tak odwlekałam to judo, a teraz troszkę żałuję, że nie zaczęłam wcześniej. No i tak to trwa do chwili obecnej, to judo. Ale posłuchaj, jak ty mówisz o tym judo, to aż się wiesz, oczy błyszczą, ja widzę, no to... że to jest prawdziwa miłość. No, tak, tak, myślę, że tak. No ale też dzięki tej miłości do sportu poznałaś swoją drugą połówkę. Tak, dokładnie, dokładnie z Maćkiem. Poznaliśmy się na studiach i właśnie to zamiłowanie do aktywności fizycznej nas tutaj scaliło, zlepiło ze sobą. Byliśmy razem na kierunku wychowanie fizyczne. No i tak się stało, że zapoznaliśmy się, choć nie byłam świadoma tego, że nawet, że z nim studiuję. Przez przypadek się poznaliśmy na integracji. No i odwiózł mnie do domu jako dobry kolega. No i tak się zaczęła nasza znajomość. To była taka koleżeńska przysługa, że mnie odwiózł do domu. Nic tam wtedy nie zaiskrzyło, to nie była miłość do pierwszego wejrzenia. Czym on się zajmuje? Maciek gra w piłkę nożną. O Jezu, a czy to było twoje marzenie, jak mały ciężar, taki być z piłkarzem? Nie, właśnie nie, ja zawsze się śmiałam z piłkarzy. Naprawdę. Często tak było. Tak, nawet na studiach tam dogryzałam swoim kolegom, w tym też Maćkowi, właśnie, że są piłkarzami. No, to się czubi, ten się lubi. Dokładnie, dokładnie tak. No i tak się jakoś,
jakoś tak się stało, że jesteśmy... Przestałaś dogryzać. Tak, przestałam dogryzać, dokładnie tak. No dobra, to pokaż mi tego swojego Maćka. No to już. Proszę bardzo. Jakie ładne zdjęcia, jakieś profesjonalne. Tak, zabrałam Maćka na sesję walentynkową niespodziankę. Chociaż spóźnioną, bo ja się zawsze spóźniam nawet z prezentami dla niego. Co nie mogę o nim powiedzieć, także to też plus dla niego. No, i super, bardzo. I to jest po prostu wasza sesja. Tak, coś pięknego. Tak. No, przystojny ten twój narzeczony. No. Może być. Wyszło bardzo naturalnie i powiem ci, że to pewnie nie ostatnia sesja przed wami. Planujecie no taką poślubną? Tak, nawet powiem szczerze, że to była taka sesja próbna przed zaręczynowa. A tutaj już takie luźne fotki z różnych wyjazdów właśnie. Tutaj z zaręczyn. Co to jest za fotografia? Czy te zaręczyny odbyły się o poranku po dobrej imprezie? No nie, ale to była taka może już jak emocje opadły, to była taka fotka. No i takie momenty świetnie jest utrwalić i najważniejsze jest to, żeby zdjęcia nie tylko były zrobione, ale żeby były wydrukowane. Także moi drodzy, jeżeli jesteście właścicielami przepięknych fotografii, to koniecznie czas je wydrukować. Lećcie do Empik Foto i twórzcie fotoksiążkę. Udało mu się zaskoczyć cię zaręczynami? Tak, udało mu się, chociaż był bardzo miły przez cały tydzień. Tak wyjątkowo miły, że ja już coś troszeczkę tak przeczuwałam, ale potem zbył mnie z tropu umiejętnie. Był na tyle miły, że postanowiłaś powiedzieć tam, na koniec tygodnia. Dokładnie tak. No dobra, to przejdźmy teraz do tej sukni ślubnej. Czy ty masz jakąś konkretną wizję tego, jak chciałabyś wyglądać w dniu ślubu? Nie chciałabym, jejku, być taką panią młodą, taką... Nie wiem, jak kiedyś, że po prostu wychodzę, świecę się, nikt do mnie nie może dojść, bo jest taka wielka. Mhm. Chciałam mieć taką klasę. Mhm. O, może tak, taką klasę, włosy może takie na pewno związane. Tak sobie siebie widzę przynajmniej. A tak sukienka, jak ona tam ma mieć zdobienie i tak dalej, to nie mam jakiejś tam takiej szczegółowej jakby wizualizacji. Mhm. Co do też jakby kształtu też nie wiem, bo... Pierwszy raz będę przymierzała, także nie wiem. Ale ten gust, co zobaczę sukienkę, to po prostu jakaś mnie urzeka i jakoś tak mam takie, bardzo skrajne mam wybory. Przygotowałaś kilka inspiracji, tak, dokładnie, pokaż mi, co dokładnie, ci się dokładnie, a tutaj sukienki. No to faktycznie różne. Bardzo różne, jeszcze... tak, jeszcze jak będzie tam jakaś... Jezu, tu mamy gorset, tak. Tu mamy cekiny. Tutaj mi urzekła ta piękna syrenka, właśnie tutaj te kształty, no... a też nie jest znowu taka bogato zdobiona, że się świeci. Niby to syrenka, to się świeci coś tam. Tu jest znowu koronka, długi bardzo trend, tu są cienkie ramionczka. Bardziej się widzę w takich zdobieniach kwiatowych, na pewno, niż w brokat, chociaż brokat jeszcze nie, ale w takich perłach, w takich mocnych zdobieniach, takich cekinowych, albo takich kryształki, takie, bardziej w takich kwiatowych siebie widzę. Dobrze. No. A właśnie tutaj jest takie fajne, że są właśnie te kwiatowe takie i chyba... I dużo cekin. Na dole. Tak. Dobra. Suknie, które w fotoksiążce umieściła Klaudia, są jednak bardzo od siebie różne. I to też daje wiele do myślenia, bo oznacza, że ona po prostu nie wie, czego chce. No i tutaj ostatnie inspiracje, właśnie zdjęcie takiego koła. Właśnie ta zieleń, biel i złoto tak przemawia do nas, do mnie i do Maćka, także... Tak właśnie, myślę, że tak to by... Chciała, żeby tak wyglądało. Ponieważ ty jeszcze nigdy nie mierzyłaś sukienek, to jest naprawdę pierwszy raz. Tak. I twoje oczekiwania są zupełnie inne od oczekiwań twojej mamy i tak naprawdę jeszcze nie wiesz, czy będziesz dobrze wyglądać. Czy dziś jesteś gotowa na to, żeby przymierzyć bardzo różne suknie w bardzo różnych stylach, o bardzo różnych kształtach? Dokładnie tak. Nie będziemy mierzyć tylko sukienek takich, które ci się podobają? Okej? Okay? Tak, jasne. Będziemy próbować. Pewnie ja jestem... Będzie i wielka księżniczka, i syrenka, i... coś naturalnego. Bardzo mnie to cieszy. Żeby dla każdego było coś satysfakcjonującego. Super. I żebyś mogła sobie porównać i dokonać wyboru, okej? Super, jasne, tak. Ciekawa jestem, czy coś ci się na maksa nie spodoba. To mnie nawet bardziej ciekawi niż coś ci się spodoba. Czy będzie takie coś, o Boże, tylko nie ta. A wtedy mama krzyczy, właśnie ta! No dobra, Klaudia. Przekonamy się. Przekonamy się, to co? Bierzemy mamę i mierzymy pierwszą suknię. Dokładnie. No to chodź ze mną, zapraszam. Znaleźliście miłość swojego życia i chcecie sobie powiedzieć tak?
Zakochaliście się od pierwszego wejrzenia, a może wasza miłość długo dojrzewała i już dużo razem przeszliście? Jeśli chcecie mieć ślub marzeń i wesele jak z bajki, ale brakuje wam pieniędzy, pomysłu, czasu, nie wiecie w co się ubrać, pomogę i stworzę ślub waszych marzeń. Szukam par z pięknymi historiami miłości, które potrzebują pomocy. Jeśli miłość to wszystko, co macie, ja zajmę się resztą. Czekam na wasze zgłoszenia. Wedding Dream TV to znane i lubiane serie. Premiery wyjątkowych programów, niepublikowane dotychczas materiały z planu i zupełnie nowe odcinki. Godziny porad, wzruszeń i rozrywki dla każdej kobiety. To jedyna taka platforma. Bądź ze mną. Przełącz się na weddingdream.tv. Pierwsza suknia dla Klaudii to suknia o kroju rybki, która mam wrażenie jest zbiorem elementów ze wszystkich sukienek, które mi pokazała w swojej fotoksiążce. You're the only one that keeps me free. Stay a little longer and we can see. Mamo? No ślicznie. Pięknie. Ślicznie. Bardzo ładnie. Bardzo dobry wybór. Bardzo tak. Ładnie? Ładnie. Dziękujemy. Już dziękujemy? Przepięknie, przepięknie, przepięknie. Ale może to są takie pierwsze emocje związane z tym, że suknia pierwsza ślubna na córce. No ładnie, bardzo ładnie, Klaudiu. No, mi też się bardzo podoba. Ładnie. Ładnie. Klaudia, czemu ci się łamie głos? Nie, no bo bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. No ładna. Wszystko, co mam podkreślić, to że wszystko pokazuję, tak mam pokazywać. Super. Ładnie. Bardzo ładnie. Wzruszyłam się. Przepięknie wyglądała. I widziałam dorosłą kobietkę w tej sukni. Żadnych ale? Żadnych ale. No nie mówimy, no, dziewczyny, pogadajmy o tej sukni. Ładna, ładna. Nie, no, i treny, i tutaj tak, no pięknie. Bardzo dobry. Pani Julu, a czy to nie jest tak, że po prostu córka to w każdej sukni będzie się pani podobać? No też, ale... No. Czy nie? Czy jest pani w stanie obiektywnie ocenić suknię? Nie, jestem w stanie. Tak? Wydaje mi się, że idealna. Pierwsza. Pięknie. No, także obiektywnie idealna. Nie, ładno, ładno, bardzo ładnie ci. Niby skromna, ale to, tak, to wow, dokładnie. To coś ma to w sobie. No, także. Jak to mówią, złoto, a skromnie. Tak. No, pierwsze wrażenie jest ogromne, bo ta tak. suknia jest bardzo wyjątkowa. Mhm. Z jednej strony trochę zainspirowałam się tym, co Klaudia powiedziała, czyli że ona chce rybkę i że podobają jej się motywy kwiatowe i że mogło być trochę brokatu, ale nie za dużo. I to wszystko jest w tej sukni. I też podobny model był w twojej fotoksiążce. Tak. I ogólnie, jeżeli chodzi o suknię o kroju rybki, to nie jest najlepsza propozycja dla niskich panien młodych. Natomiast jedyną sytuacją, która nas może uratować, jest taki model, który tutaj jest opięty, a na dole jest dużo tiulu. I właśnie taki model z tiulem miałaś i dlatego pomyślałam, że jeżeli ryba, to tylko taka. Jedyne, co mówiłaś, że ma być skromnie, no to tego nie wzięłam nie wyszło. Pod uwagę. Nie wyszło, oj, oj, oj. Ale nie wyszło na... i jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Ta suknia wzbudziła masę emocji, widzę tu prawdziwą ekscytację i to lubię, to lubię. Choć naprawdę nie spodziewałam się, że ta suknia aż tak zażre. Ciekawa jestem, jak ty się czujesz w tym modelu. No ja się czuję świetnie, czuję się bardzo piękna. A plecy są super, co? Zobaczcie, że one są tak głęboko wycięte, pomimo tego, że nie ma żadnych ramionczek.
Tak? Kochasz to wycięcie? No, fajowo. Fajowo co? Fajowo. No, bomba. Tyle na temat. Chciałam taką skromną. Nie ale ona nie jest, znaczy, nie jest nie, taka. Zero, tam nic się nie dzieje. Skromna od stóp do głowy. Takie śliczne. Nic mi nie powróbia tam. Nie ma co. Nie ma co. Nie. Martwi mnie tak jakby poruszanie się w niej, bo jest tutaj obszerna na dole, ale jeśli chodzi o jakby jak wyglądam, to bardzo się podobam sobie i ona mi się podoba. Super. Ona teraz jest dla Ciebie no, za długa, no tak, dlatego tak, też tak. Pewnie niewygodnie będzie w niej chodzić, bo można się po prostu na nią nadziać. Natomiast jak suknia jest dopasowana długością, no to wtedy już jest dużo łatwiej się poruszać, zdecydowanie. No jeżeli chodzi o tren, no Jezu, on jest taki piękny, zostawiłabym jak najdłuższy. No dobra dziewczyny, widzę, że tutaj są ogromne emocje, jest zachwyt. Faktycznie wspaniale ta suknia podkreśla Twoją sylwetkę, która jest no piękna, atletyczna, aż chce się patrzeć na takie ciało. Jakkolwiek to nie brzmi źle. No więc słuchajcie, mamy pierwszą suknię, która takim była, miałam wrażenie trochę szaleństwem z mojej strony, ale została super przez Was przyjęta. Więc ja mam jeszcze kolejne propozycje, ale czuję się tak super bezpiecznie, skoro już ta pierwsza Wam się tak spodobała. Wydaje mi się, że już wygra. Pierwsze miejsce wygra. Poczekaj, mamo, jeszcze chwila. Ale spróbujmy. Nie, dajmy szansę innym. Dokładnie, zobaczmy, może będzie w którejś lepiej, a może okaże się, że ta właśnie rozbiła bank. No to co, jesteście gotowe na kolejną propozycję? Jestem gotowa, tak. Przebieramy się? Tak. Wytrąciła Cię ta suknia z równowagi. Tak przebieram. Jest. Zapraszam. Super. Kolejna suknia dla Klaudii, coś zupełnie innego. Tym razem bardzo wyjątkowy, dziewczęcy, lekki, falbaniasty dół w sukience o kroju księżniczki. No też pięknie. Pięknie też. No ładnie. Jakie masz takie pierwsze wrażenie, jak się w niej czujesz? No, że jak na księżniczkę taką, to bardzo dobrze się czuję i te zdobienia mi się podobają. Nie są kwiaty, a o dziwo pasują mi. I są też ładnie ułożone. Bardzo ładne. Mama? No ładnie. ładnie. Ale taka skromna. Ta skromna? Za skromna mi się wydaje. O, no tamta tak? Taka wow. A tamta, tamta jest taka wow. Wow mi się wydaje. Czujesz się w niej skromnie? Czujesz, że za mało tutaj się dzieje? Czy za mało? No jest bardzo dobrze, ale w tamtej się działo takie więcej się działo. Było takie nie wiadomo było gdzie patrzeć. Góra, dół, boki. A tutaj taka jest to taka ładna całość. Znaczy tamta miała tak... może przez ten wszystko, kształt, wszystko tak mówię. I tutaj tak bogato, i tutaj tren, i tutaj mówię ten tiul. No mówię... No można było tak oglądać i oglądać i oglądać. Ja tam tu tak się zerknie. Okej, taka. Czyli co, mamy, że jest poprawnie, ale bez tak, efektu wow. Dokładnie tak. Niedosyt, tak. Nie niedosyt. Czujemy niedosyt. Jakby falbany, zdobienia, koronki. To jest niedosyt. Nie, to jest bardzo ważne, żebyśmy to sobie określiły, dziewczyny. Możemy się śmiać z tego w duchu albo na głos, ale musimy wiedzieć, w którym kierunku idziemy. No mówię, tam na pierwsze miejsce ma na tą chwilę. No taka była, bo była ta sukienka na niej, ale tak nie miała tego czegoś na Klaudii. No ale ta jest też, znaczy ja się w niej na przykład dobrze czuję. No na pewno i wygodniej by ci było i na pewno taka by była... No na pewno lepiej byś się poruszała w tej. No nie wiem, no to chyba obydwie są takie obszerne. Nie, ale... Ale to też mi się podoba jakby ta góra, ładnie tak wygląda ona, że ładna ma te ramionczka, nie za
takie w porządku. W porządku, ale mam wrażenie, że trochę tłumaczysz tą suknię. Nie tłumaczę jej, bo... Znaczy mi nie musisz tłumaczyć, znaczy ja wiem, że ona jest ładna i znajdzie się taka panna młoda, która w niej będzie zachwycona. To jest kwestia tego, czy... Ja wiem, że ona jest piękna, sama ją wymyśliłam. To jest kwestia tego, czy ty poczułaś, że to jest twoja suknia, czy to jest nie twoja suknia? Mm-hmm. To jest proste pytanie. Czy to jest twoja suknia? To chyba nie jest moja suknia. No chyba nie, no się widzę. Ten jest taką dziewczynką, a w tamtej już taką kobietą. O, tak mogę określić. No tak, bo jednak te kształty były podkreślone. Tak. No tak, masz rację, mam. Do tej sukienki miałam mieszane uczucia. Góra od dziwo bardzo mi się podobała, choć zdobienia nie są w moim stylu. Natomiast tu nie był z jakimś efektem wow. Dobra, czyli konkurs mamy ogarnięty. Z 1-2 numeru wygrałem. Tak. Ale jeszcze, moje drogie, teraz do gry wjeżdża trójka. I zobaczymy, czy namiesza, czy nie namiesza. Moja ostatnia propozycja dla Klaudii to suknia o kroju księżniczki z bogato zdobioną gorsetową górą i tiulowymi rękawkami. Kiedy spojrzałam w lustro, poczułam taką radość, to ta sukienka spełnia takie moje marzenie małej dziewczynki. Taka księżniczka. Niby nie, ale tutaj... No padnę, nie chcę tylko księżniczki. Tylko nie księżniczka, ale fu. Mama by chciała taką odciętą tu, ale ja... A teraz, o Boże, jaka ładna! Uwielbiam tę reakcję po prostu. No, księżniczko. Co Ci się podoba, jak się czujesz? No, jest prześliczny ten gorset. Prześliczne. Nawet te błyszczące rękawki są ładne. One powodują, że ta suknia ma w sobie coś innego, ma taki smaczek, ale oczywiście te rękawy też dają te opcje zmiany, że w pewnym momencie możesz je sobie zdjąć i pojawiasz się w sukni, która wygląda zupełnie inaczej. Zaraz Ci je zdejmę i zobaczysz, jaki jest zupełnie inny efekt sukni. No, mi się podoba. A Ci się podoba? No, mi się też podoba. Od 1 do 5? 3. No, mi się też podoba. Nie. Ona czuje te suknie i ona jest taka szczęśliwa, to widać, to jakby w całym jej ciele widać, nie? W gestach. No więc podobało jej się. Ale trochę jak patrzyła na mamę, to wzrok mamy chłodził jej emocje i robiła tak... Słuchajcie, ta suknia też jako jedyna ma nieco inny kolor od pozostałych. Pierwsze dwie, które mierzyłyście, no to była taka złamana biel, taki delikatny off-white. Tutaj mamy już takie delikatne cappuccino, które nam się przedziera. Mamy taki cielisty kolor, który pojawia się na gorsecie. I ciekawa byłam tak naprawdę, jak będzie wyglądała ta kolorystyka z urodą Klaudii, czy to będzie grało, czy nie. Mam wrażenie, że kolorystycznie jest super. Bardzo mi się podoba. Nie wiem. Nie wiem, jak bardzo. Klaudia, widzę, że Ty jednak masz dylemat. Którą by tu wybrać? No, jest na pewno. Obie mają coś w sobie wyjątkowego na pewno. W tej to jest tak uroczo wyglądam. Tak uroczo. No, tamtej to jak kobieta. A w tej to taka jestem urocza. Nawiązywała bardziej do Klaudii charakteru, ale takiego charakteru z dzieciństwa. O, mogę tak określić. Taka bojkowa Klaudia. Całe emocje, uśmiech, zadowolenie, błysk w oku, tu się Klaudia wszystko u Ciebie pojawia przy tej no sukni. Wszystko, zaraz jeszcze popatrzę. A może spróbujemy bez tych rękawków pokazać? Ciach. I ciach. Nie jestem już taka księżniczka bez rękawku. Ale... Nie, też ładna. Mówię, ma też coś w sobie skromniejsza, takiego. Skromniejsza, nie? Tak, niż tamta. Tak. No ale taka ładna.
Znaczy mi się podoba i z rękawkami, i bez. No ja lubię, jak coś się dzieje, więc te rękawki są takim fajnym dodatkiem. Smaczkiem. Często też jest tak, że dziewczyny, które na przykład nie są tak odważne, żeby coś tak ekstrawaganckiego ubrać na ślub, to po prostu biorą sobie te rękawki i na przykład na sesji zdjęciowej są. Zakładają. Czymś takim bardziej wow, ekstra. A na przykład do kościoła biorą taką prostą bardziej wersję i po prostu dopełniają ją welonem. Ty marzysz o welonie? Tak, oczywiście. I to takim długim. Rozumiem. Tak. Teraz jest naprawdę niepewność, wiecie, bo czasami od razu wiadomo, dziewczyna taka jest nastawiona na którąś. Ale teraz widzę, oj, Klaudia. Klaudia nie wie, co ma zrobić. Nie wie. To widać po niej, nie? Nie wie. To jest śmieszne, bo jak przyszła, to powiedziała, na pewno nie księżniczka. Tak. Ona jest fajna, bo ona jest bardzo lekka, prawda? Masz w niej taką swobodę. Tak. Tutaj mam taką... Bezpieczna jest taka, nie? Że... Nie jest piękna, ładnie podkreślona talia. Tak. Też tu nie jest bardzo szeroka, więc nie robi rodzaju bioderek, tylko ładnie opływa ku dołowi, a też jak będzie dopasowana długość, to jeszcze bardziej ona będzie smukło szła w dół, bo po prostu jakby nie będzie leżała na ziemi. Wiesz, będzie taka bardziej strzelista. No dobra. To co? No ja bym pierwszą wybrała. Dobra, cicho. Tak. Masz jeszcze chwilę, żeby podjąć tę decyzję? Proszę. A ja zaproszę Ciebie oczywiście na metamorfozę, na spotkanie z moimi ekspertami i po tej wizycie będziesz jeszcze piękniejsza, uwierzy Pani? Wierzę. My jesteśmy bardzo ciekawi efektu końcowego i tego oczywiście, którą suknię wybierzesz. Do stworzenia fryzury zaprosiłam dzisiaj eksperta marki Dyson. I słuchajcie, ta marka jest absolutnie wyjątkowa, topowa. Sama używam tych sprzętów już od wielu lat i jestem nimi zachwycona. I mam wrażenie, że ta marka to na pewno wybór dla kobiet bardzo świadomych, które z jednej strony chcą mieć pięknie ułożone, wymodelowane włosy, ale z drugiej strony bardzo ważne jest dla nich bezpieczeństwo włosa i po prostu odpowiednia pielęgnacja. Najpierw zwilżyłem włosy, tak aby zmienić ich strukturę. Teraz wysuszymy sobie całe włosy suszarką Dyson Supersonic. Dzięki temu, że suszarka nie nagrzewa się więcej niż do 150 stopni, tak włosy są bardziej lśniące. Pozwoli nam to uzyskać efekt odbitego światła. Ta suszarka to jest absolutny hit. Oprócz tego, że włosy po wysuszeniu są gładkie i lśniące, to suszy się nią włosy po prostu chwilę. I to jest niesamowite. I ja zawsze się śpieszę, więc dla mnie to jest totalny must have. Po wysuszeniu pokręcimy sobie włosy prostownicą, tak aby nadać już im jakiś kształt do fryzury, którą będziemy tworzyć. Musimy pamiętać o tym, żeby zawsze użyć kosmetyku chroniącego przed wysoką temperaturą. Użyję prostownicy Dyson Coral, ponieważ daje mi dużą swobodę, chociażby przez to, że jest całkowicie bezprzewodowa. Prostownica ma 3-stopniowy poziom regulacji temperatury. Pamiętajmy, żeby zacząć zawsze od najniższej temperatury, dzięki temu unikniemy zniszczenia włosów. Żeby wykonać perfekcyjne fale i zdefiniowany skręt, najlepiej zacząć od tyłu głowy, owijając włosy sobie prostownicą i kierować się ku dole. Jeżeli chodzi o to urządzenie, to po pierwsze ogromnym plusem jest to, że nie ma kabla i to oznacza, że tej prostownicy możemy użyć wszędzie i też możemy ją zabrać ze sobą. To może być oczywiście zabranie tej prostownicy w podróż, ale też świetnie się sprawdzi na przykład podczas jakiejś sesji plenerowej, gdzie nagle trzeba włos poprawić, a nie ma dostępu do prądu. Pełne naładowanie prostownicy zajmuje nam 70 minut, dzięki czemu bezprzewodowo możemy korzystać z niej aż przez pół godziny. Świetną funkcjonalnością prostownicy Dyson Coral jest technologia elastycznych płytek. Technologia ta pozwala nam dostosować się do łuski włosek, co daje super efekt i o połowę mniejsze zniszczenia. Bardzo ważna rzecz, szczególnie dla mnie, kiedy ja te włosy mam stylizowane bardzo często, jest to, żeby o te włosy dbać, a nie tylko je palić. I Dyson nie pali włosów. Bardzo mocno dba o to, żeby one były zdrowe, żeby pomimo tego, że są poddawane zabiegom przy dużej temperaturze, to żeby ta temperatura nie była za wysoka dla włosa. Po zakręceniu i rozczesaniu włosów będziemy upinać wszystko, tak aby stworzyć bardzo romantyczną fryzurę. Ta metamorfoza jest bardzo oryginalna, dlatego trochę boję się opinii mamy. Ale z drugiej strony, jak mamie spodobała się suknia numer 1, to może ona jest szalona.
Ale tak pozytywnie, w sensie zakręcona. Czyli jak ja, czyli bomba. Dogadamy się w sensie, nie? No, na to liczę. Pani Jolu, jest Pani gotowa, żeby zobaczyć córkę? Jestem. Jak Pani myśli, że... jak ona będzie wyglądała? Oszałamiająco. Sprawdzamy w takim razie, czy Klaudia wygląda oszałamiająco w swojej ślubnej stylizacji. Trochę poszaleliśmy, więc liczę, że Pani się spodoba. Chociaż będzie to taka zaskakująca stylizacja. Jest Pani na to gotowa? Jestem. No dobra, to się Pani trzyma. Lecimy. Klaudio? Zapraszam. When it's hard to understand, I'm trusting in your plans, and my life is in your hands. Wow, ja cię kręcę. Bardzo ładnie. Co za włosy w ogóle. Wow. No ledwo się poznałam. Super. Bardzo ładnie. Ładnie? Podoba ci się? Tak. No zupełnie, zupełnie inna, Klaudia. Dobra, powiedz, jak ty się czujesz? No, niesamowicie. Ledwo się poznałam w lustrze, super, nie no, super zmiana, piękny makijaż, włosy, super, super, takie bujne, ekstra. Bardzo się sobie podobam. Sukienka prześliczna. Czy ty myślisz, że w takiej odsłonie spodobasz się Maćkowi? No, myślę, że na pewno. Myślę, że się spodobam i myślę, że jestem gotowa w tej sukience powiedzieć mu tak. Z jednej strony radość, a z drugiej strony wiem, że to będzie takie odcięcie dziecka od swojej pępowiny. Wyleci z gniazda już na stałe. To już jest koniec. Po córce. Poszła. Ty boisz się trochę tego nowego etapu? Nie. To będą dla ciebie duże zmiany? Ten ślub wiąże się z dużą przemianą w twoim życiu? Ze zmianą, ale nie boję się. Czuję się bezpiecznie. Dzięki Maćkowi? Dzięki Maćkowi i dzięki temu, że mam tak wspaniałych rodziców. Przytuli ją pani, co? Tak. No. Dopiero była małą dziewczynką, którą najpierw szykowaliśmy do chrztu, potem do komunii, a teraz do ślubu. Moje drogie, to był fajny czas, to było dużo emocji, dużo uśmiechu, ale też dużo wzruszenia, taki kobiecy moment. Fajnie, że zabrałaś ze sobą mamę, to też świadczy o tym, że jest dla ciebie bardzo ważna. Będzie przy tobie też w tym najważniejszym momencie. Razem będziecie sobie płakać, trzymać się za rękę i wzruszać. Ja wam bardzo dziękuję, że postanowiłyście razem przyjść z tymi wszystkimi emocjami i z tymi ogromnymi oczekiwaniami właśnie do mnie. I mam nadzieję, że udało się spełnić wszystkie marzenia. Jak najbardziej. My również bardzo dziękujemy. Bardzo, bardzo dziękujemy. I moje drogie, życzę wam po prostu wspaniałych emocji, wyjątkowego dnia, wyjątkowej atmosfery, żeby wszystkie wasze plany się zrealizowały i żeby temu wszystkiemu towarzyszyła dobra atmosfera. Czyli życzę wam jak najmniej stresu. Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Mam nadzieję, że się spełni. Dziękuję. Wyglądasz wspaniale. Bardzo dziękuję. Dziękuję, mamo. Dziękuję ślicznie. Dziękuję wam, moje drogie. Dziękujemy. Why don't we play this in slow motion? Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu.
Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten film, koniecznie zostaw łapkę w górę i podziel się swoją opinią w komentarzu. Zerknij na inne polecane materiały i nie zapomnij o subskrypcji i wciśnięciu dzwoneczka. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.